W 2019 roku zodiakalne skorpiony w miłości będą trochę niespokojne. Planeta Uran może sprawić, że będą chciały coś w swoim związku zmienić. Czyli jeżeli długa droga do ołtarza, to skorpiony pogonią swoją bliską połowę i powiedzą: kochanie, już czas najwyższy. Jeżeli zwlekały z decyzjami o wspólnym mieszkaniu, o dziecku, to mogą znacznie przyspieszyć i powiedzieć, że teraz już jest ten właściwy moment. Planeta Uran sprzyja też w życiu skorpionów kończeniu tych związków, które nie wypaliły, które okazały się niefajne, niesatysfakcjonujące. Jeżeli poczujecie taką potrzebę i niczego nie da się zrobić, to Uran może niestety niektórym skorpionom przynieść poważne partnerskie zmiany. Ale Jowisz z drugiej strony pomoże się Wam skupić na tym, co w miłości jest dobre. Więc dla nowych związków i dla udanych związków absolutnie w 2019 dobry i spokojny czas. Plusem jest też to, że nikt nie będzie skorpionom wtrącać się w ich prywatne sprawy. Skorpiony tego bardzo nie lubią. Jeżeli ktoś na nie naciska, to zwykle stanowczo dają temu opór i w 2019 roku w tej miłości będą bardzo niezależne. Liczyć się będzie przede wszystkim partner i wspólne życie, a nie to, co jest dookoła. Dalsza rodzina czy przyjaciele zejdą na drugi plan. Planeta Jowisz też będzie sprzyjać temu, żeby w miłości razem z partnerem coś konkretnego zrobić, czyli różnego rodzaju wspólne inwestycje będą dla skorpionów bardzo udane. Saturn nie będzie wtrącał się w Wasz związek, więc to dogadanie się może okazać się łatwiejsze niż skorpiony przypuszczały. Idealny czas, żeby miłości szukać albo się nią cieszyć, jeżeli już ją macie, to jest kwiecień, wakacje i wczesna wiosna. A znaki zodiaku, które dla skorpionów są najbardziej sprzyjające, to przede wszystkim inne skorpiony. Dwa skorpiony w parze są absolutnie nie do pokonania. Ryby i raki, dlatego że one rozumieją te gorące emocje i namiętność, która jest w skorpionach. Koziorożec to jest zawsze bardzo dobry wybór, dlatego że skorpion wnosi ogień, a koziorożec stabilizuje związek, więc też powinno być miło. I panny zodiakalne, które w tym roku mogą być bardzo nieśmiałe, ale przy koziorożcach... I panny zodiakalne, które są nieśmiałe, ale przy skorpionach rozkręcą się i na niejedno się odważą. Mogą przy skorpionach pokazać swoje drugie, bardzo namiętne oblicze, więc panna to też jest bardzo dobry wybór.